Dzień dobry. Zaczynamy tak. W opisie, jak zwykle, link do Facebooka, w którym udostępniam kwit z wypłaty gościa, który pracuje jako operator. I się dobrze temu kwitowi przyjrzyjcie. Za co mu płacone, ile mu płacone, na co i za ile godzin. Na Facebooku oczywiście udostępniłem to z rana, bo tak miałem czas, ale już się wywiązała dyskusja. Oczywiście hejt ze strony ludzi pośredników. Dziwnie, że komentarze te też znikły. Pośrednikom nie zależy na tym, żebyśmy byli świadomi, a tu pokazuję, jak można pracować. Drugie, jak jeszcze będę mógł i otrzymam to, to udostępnię inne kwity od samego pośrednika. Takiego pośrednika, który nie żeruje na ludziach, żeby pokazać, ile można faktycznie człowiekowi, pracownikowi zaoferować. Jak on ma płacone? Przez takiego, który jest normalny. Zapewne wtedy powstanie jeszcze większy hejt, bo pośrednicy właśnie dorabiają się właśnie na tym. Co daje taka umowa o pracę? Mówiłem już, stabilizację. Jak ktoś traci pracę, mając umowę o pracę, to ma wypowiedzenie. Na zleceniu nie ma nic. Z tym chorobowym, jeżeli dobrze pomyślicie, jeżeli powiecie to swojemu zleceniodawcy, to będzie za was opłacał składkę. Ale najczęściej macie składki niepłacone, to raz, a drugie macie umowę najniższych krajowych, czyli wiecie, ile dostaniecie. A przy pełnej umowie dostajecie to, co za każdy miesiąc procentowo. Nieprawdaż? Lepszy chyba układ. Jeszcze jakby tak kto pomyślał, to zwrot podatku ze zleceniówki od najniższej to jest 500 zł, a od umowy na 3600 ciut więcej. I to sobie właśnie możecie odłożyć na któryś tam filar. Co do pracodawcy? On pracodawcy, wielce powiedziane. Pan biznesmen, okazało się, że pewna budowa zrezygnowała z jego usług. Co zrobiło tak? Budowa może przemyślała, że branie najtańszego i to śmierdzącego jaja teraz nie jest dla niej dobre. Mam nadzieję, że to się wszędzie powoli zacznie zmieniać. Nie, żebym mu złorzeczył, ale sam sobie na to zapracował. To jest tak, jakbyście poszli do domu publicznego, wzięli najtańszą panią, jeszcze się w połowie okazało, że jest chora. Jakby hejterzy chcieli mnie cisnąć, to byłem raz i to kolega korzystał, nie ja, a ja wyszedłem, bo pani, która tańczyła, szurała butami na podejście. Wyszedłem po papierosy. Z perspektywy lat już wiem czemu. Nie było tam maty antypoślizgowej. Miłego dnia.